To co, Dziubacki? Gdzie jedziemy? Skalne miasto zaliczone. Teraz jedziemy do twojego... No, ja właśnie tam chciałem pojechać. Tego typa z wąsem. Jedziemy do Gori, do Muzeum Stalina. A stamtąd już prosta droga... Do Borgiomi. Jesteśmy w Muzeum Stalina, Gori. Wita nas już na wstępie wielki posąg. Jedna rzecz mnie zastanawia z tą rzeźbą. Mianowicie ma strasznie wypolerowane, świecące obuwie. To nie wiem, czy ci ludzie go tutaj całują po stopach, czy co? No ale tak z reguły jest przy pomnikach, że jakieś części są zawsze wytarte i one się świecą, bo ludzie je dotykają. To śmieszne to miejsce. To po prostu strasznie śmieszne miejsce. Zdjęć i pamiątek po Stalinie. Muszę przyznać, że czuję się tutaj trochę nieswojo. To jest dziwne miejsce, że tak chwalą, wielbią człowieka, który tyle zła zrobił. Ale co trzeba przyznać, za młodości wyglądał jak Sergio Ramos. Sergio Ramos, dobrze mówię? Ten piłkarz, wiecie, z Hiszpanii. Dziwny dyskomfort w tym miejscu? No to jest dziwne miejsce w ogóle. Tyle zdjęć jednego człowieka w jednym miejscu. Z czymś takim chyba jeszcze w życiu nie spotkałem. Może taką lampkę do sypialni. Prawda, kochani? Młody z tego wygląda jak Sergio Ramos. To jest ten do góry? No. A jak kto? Sergio Ramos. A kto to jest Sergio Ramos? Piłkarz hiszpański. Mi się takie rzeczy nie pytaj. Idziemy zobaczyć wagon, no bo co, tak zapłacą takie ciężkie pieniądze za raczej niezbyt, no bo bądźmy szczerzy, nie polecamy. Nie idźcie, nie warto, obejrzyjcie sobie w internecie jak to wygląda, bo 15 geli od osoby to jest dużo,
a tak naprawdę tam prawie nic nie ma. Zdjęcia zbrodniarza. No ale idziemy zobaczyć wagonik. Chodź. Także jeszcze raz, szkoda kasy. Podsumowując, to są pieniądze wyrzucone w błoto. Nie jest warto odwiedzać tego miejsca. Zdecydowanie i bardzo głośno odradzamy. To jest chyba pierwsza rzecz, którą naprawdę odradzam Wam oglądać i odwiedzać, bo po prostu nie warto. Naprawdę nie warto. No nie warto. Naprawdę, więc obejrzyjcie sobie nasz filmik, bo zrobimy z tego filmik. Obejrzyjcie sobie na YouTubie jakiekolwiek inne filmy, jeżeli jesteście ciekawi, co się tu w środku dzieje. Ale sami napadnijcie, bo szkoda, już nawet nie tyle, że pieniędzy, szkoda czasu po prostu. W tej chwili moglibyśmy by... No tak, chyba, że ktoś jest już fanatykiem Józefa Stalina. O, no to może. Ale tak, nie. Absolutnie wielkie, duże nie. Udało nam się dotrzeć na miejsce. Jesteśmy już w naszym apartamencie. Tak, tak to się prezentuje. Mieszkanko zdecydowanie ciekawsze na plus niż budynek z zewnątrz. Asia mówi, że wygodne łóżeczka już są. A to co to jest? Tam zamknięte. Tam nie. Tam nie. Chodź szybko. Jest ta słynna gruzińska winda na monety. No. Jak jest Asia? Asia jest przerażona. Zobacz, ona wygląda jak mała dziewczynka. No. Skrzywdzona przez złego pana. Zajebiście jest, kurwa. Gruzińska przygoda w Borjomi.